Cześć, witam, cześć, witam. Dzisiaj test ładowania, ale muszę szybko mówić, bo to będzie trwało niecałe dwie minuty. Oczywiście jest nagrane w śpieszeniu razy 10, natomiast KIA EV6, którą mam użyczoną od kija Wadowcy Gajką Krakowa, ładuje się tak szybko, że muszę się sprężać. No i popatrzcie, ładowanie od 15% do 80%. Lewy dolny róg. Ile mamy energii? Przesuwamy przecinek trzy razy i widzimy kilowatogodziny. Zaczęliśmy od kilowatogodzin 10, skończymy na... 58, czyli 48 kWh, zużyte, co daje nam 200 do 300 km zasięgu. Zależy gdzie jak jeździmy, a ile to będzie trwało, widzicie w prawym dolnym rogu. Już mamy 6 minut ładowania i już mamy pół baterii po 6-7 minutach ładowania. Także petarda, petarda samochód. Niesamowicie się ładuje. Przy czym uwaga, jeśli chcecie się tak szybko ładować, musicie przygotować baterię do ładowania. Trzeba to zrobić. 20-30 minut przed dojazdem do ładowarki trzeba ustawić ładowarkę. Przy czym, jeśli bateria jest bardzo zimna, trzeba ustawić ładowarkę raz. Jak auto przestanie podgrzewać baterię, trzeba skasować nawigację i ustawić jeszcze raz. Najważniejsze, musi mieć minimalną temperaturę na baterii 25 stopni, więc bez Carscanera ani Róż car czyli film o tym, znajdziecie na moim YouTube. Wpiszcie w YouTube na prąd po polsce Carscaner, dowiecie się. Jak wygląda ta aplikacja, którą widzicie teraz przed sobą? No i popatrzcie, mamy 13 minuty ładowania i 72% w akumulatorze. Lewy górny róg to jest to, co pokazuje samochód. Niesamowicie. Nie będzie kwadransa, mamy 75%. Tuż troszkę zwalnia, ale zwalnia. 117 kW prawie przy 80%. Petarda ładowanie. Zobaczymy, kiedy będzie 80%. No i mamy przed upływem 17 minuty mamy 80%. I teraz uwaga, tutaj ładowanie na chwilę zaraz zwolni, natomiast potem przyspieszy. Tak czy siak, jeśli chcielibyśmy się nadoładować do Stuwy, to musimy poczekać jakieś dodatkowe 20-20 parę minut. Sensu to wielkiego nie ma, ale myśmy się często tak ładowali, bośmy się nie wyrabiali. Dziękuję, do zobaczenia, cześć!